Witam, dzisiaj przedstawię wam historię Rin i postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest lubiana. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, przy których nie trzeba wyjaśniać, czemu są lubiani. Zanim jednak przejdziemy do opisywania tej postaci, dodam na początku, że do stworzenia tego filmiku natchnął mnie ten komentarz, także bez zbędnego przedłużania lecimy. Rin poznajemy na samym początku jej historii bycia ninja i w zasadzie znamy tylko ten okres jej życia, co jest oczywiste z tego powodu, że skończyła swój żywot bardzo wcześnie, ale zanim o tym, to przedstawimy, co do tego czasu się z nią działo. Ta młoda dziewczyna swoje dzieciństwo spędzała bawiąc się razem z Obito Uchihą, który był jej najlepszym przyjacielem i często go wspierała, kibicując mu, gdy walczył, ale też była pierwszą osobą, która pogratulowała Kakashiemu, który ukończył akademię rok przed resztą klasy. Gdy udało jej się w końcu ukończyć akademię, została przydzielona do drużyny właśnie z tą dwójką oraz ich nowym sensejem, Minato Namikaze. Ich mistrz postanowił jednak przetestować swoich potencjalnych uczniów, dlatego też zrobił im test z dzwoneczkami, który jeden z jego uczniów będzie stosował lata później. Dzięki pracy zespołowej całej trójce udało się w końcu pozytywnie przejść ten test i już oficjalnie zostali geninami pod dowództwem Minato. Na trzeciej światowej wojnie Shinobi ich drużyna została przydzielona do zniszczenia mostu Kanabi. Niestety podczas tej misji Rin została porwana przez Taisekiego, a następnie za pomocą genjutsu drugi porywacz, Kakko, próbował wydobyć z niej jakiekolwiek informacje na temat planów Konohy co do wojny. Natomiast już tu pokazała się z całkiem niezłej strony, ponieważ jej wola była bardzo mocna i nie załamała się pod genjutsu swojego oprawcy. Finalnie Rin została uratowana przez dwójkę swoich kompanów, niestety przy tej akcji Kakashi odniósł rany na lewym oku, a Obito został zmiażdżony przez wielki głaz. Poprosił on wtedy Rin o wszczepienie jego Sharingana w lewy oczodół Kakashiego, z racji, że jemu się i tak już nie przyda. Wtedy też przystąpiła do działania i zrobiła to, o co ją prosił przyjaciel, a następnie uciekła wraz z Kakashi z jaskini. Jakiś czas później po wydarzeniach na moście Kanabi, Rin została porwana przez Madarę Uchiha pod przykrywką ninja Kirigakure, którzy następnie zapieczętowali w niej Isobu. Została również napiętowana specjalnym Jūin Jutsu zwanym Kinkoyu no Fuda i zaprogramowana w ten sposób, aby po przybyciu do Konohy ogoniasta bestia została wypuszczona. Wkrótce po tych wydarzeniach Kakashi uratował ją z rąk Kirigakure, którzy ścigali ich. Rin nie mogła odebrać sobie życia przez wcześniej wspomnianą pieczęć, dlatego poprosiła Kakashiego, aby ten ją zabił w celu ochrony wioski, a on oczywiście odmówił, ponieważ przyrzekł Obito chronić ją za wszelką cenę. Rin, nie mogąc się doprosić o zabicie, postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce, zamiast ryzykować bezpieczeństwo wioski, dlatego wskoczyła przed Chidori Kakashiego, które było skierowane na jednego z przeciwników. Chwilę później umarła nieświadoma, że spogląda na nich Obito, który jak się okazało cały czas żył. Kakashi wtedy zemdlał z wyczerpania, a Obito, gdy zobaczył śmierć swojej ukochanej, wpadł w szał i zabił wszystkich ninja Kirigakure. Po tym wszystkim Obito poprzysiągł już martwej ukochanej, że stworzy świat, w którym mogliby być razem, a Rin w zaświatach obserwowała go i czekała, aż Obito do niej dołączy. Finalnie nie wiadomo, co się stało z jej ciałem, ale przypuszcza się, że Obito ją pochował albo że jej ciało zostało zabrane do Konohy i tam została pochowana na cmentarzu. I to już cała historia tej dziewczyny, bardzo krótka, którą można przedstawić w kilka minut. Przejdziemy teraz na szybko do jej umiejętności, a następnie postaramy się rozwinąć tytuł. Rin była bardzo kompetentną i silną kunoichi. Pomimo, że nie miała zbyt dużo czasu, by to pokazać i pomimo talentu Kishimoto do psucia żeńskich postaci. Po pierwsze, to co mogliście wychwycić już z moich poprzednich wypowiedzi, to to, że potrafiła oprzeć się genjutsu Kakko. Po drugie, podczas testu Minato pokazała podstawowe umiejętności taijutsu. Według czwartego databooka potrafiła nawet używać transformacji ognia, wody i uwolnienia yang. I już po trzecie pokazała znacznie więcej jako medyczny ninja. Potrafiła oczywiście opatrzeć podstawowe rany, ale też użyć techniki mistycznej dłoni, czy jak kto woli, shosenjutsu. A nawet nauczyła podstawowej pierwszej pomocy swoich kolegów z drużyny. Ale chociażby dowodem na jej umiejętności jest to, że pomimo bycia bardzo młodą osobą, potrafi skutecznie przeprowadzić mini operację i przeszczepiła lewy Sharingan Obito do uszkodzonego oczodołu Kakashiego. I to wszystko pomimo tragicznej sytuacji, słabych warunków i posiadając jedynie podstawowe narzędzia medyczne. I teraz spróbujmy się skupić na komentarzu Patryka, w którym podobno to Sakura nie różni się prawie niczym względem Rin. I o Jezu, jakie to jest błędne. Rin jest zupełnie inna niż Sakura, to dosłownie dwa inne światy i nigdy nie myślałem, że będę musiał kiedykolwiek wypowiadać te słowa.
Zacznijmy od chociażby porównania umiejętności. Rin potrafiła używać już podstaw medycznego ninjutsu na samym początku, gdy tymczasem Sakura dopiero poznawała podstawy na treningu z Tsunade. Obydwie co prawda były supportami w tamtym czasie, z tym że Rin była wyraźnie w tym lepsza. Kolejna rzecz to chociażby to, że Rin ukończyła akademię w wieku 9 lat, tymczasem Sakura w wieku 12. W wieku 11 lat Rin już była chuninem, Sakura natomiast w wieku 14. Mało tego, Rin była się w stanie oprzeć genjutsu Kakko, tymczasem wtedy już starsza od niej Sakura wpadła w jakieś badziewne genjutsu Kakashiego na samym starcie serii, przez co zupełnie nic nie zrobiła w teście z dzwoneczkami. Już chyba nie muszę wspominać nawet, że kilka sekund taijutsu Rin w tym samym teście wygląda tak mniej więcej 2 137 420 razy lepiej niż cała walka Sakury z Ino. Serio, obliczyłem to. A to samo porównanie umiejętności, najmniej z ważnych aspektów tego odcinka. Co do wiedzy teoretycznej i ogólnie inteligencji, to raczej możemy je postawić na tym samym poziomie. Jest to tak naprawdę nie do sprawdzenia dla nas widzów, ale nawet jeśli wierzyć statystykom z databooków, to są mniej więcej na równi. Nie zmienia to faktu, że wciąż to Rin podejmowała dużo lepsze decyzje niż Sakura. Weźmy chociażby samo traktowanie przez nie najróżniejszych osób. Tutaj mamy Sakurę, która traktowała przez długi czas Naruto jak totalnego śmiecia, ale nie tylko jego. Większość postaci tak traktowała. Prócz swojego ukochanego Sasuke. Tymczasem Rin była pomocna dla jednego, jak i drugiego kompana i możemy śmiało zakładać, że dla innych ludzi też. Była po prostu oparciem dla swoich ludzi, prawdziwym wymarzonym supportem. Chcecie więcej przykładów? Proszę bardzo. Weźmy samobójstwo Rin. W tym konkretnym przypadku było to bardzo uzasadnione, nie tak jak w przypadku chociażby Shisuiego. Rin rzeczywiście miała wiele podstaw do poświęcenia swojego życia względem innych mieszkańców Konohy, którzy na pewno by zginęli, gdyby ta czegoś nie zrobiła. Poświęciła się w imię jasnego celu, chroniąc wiele istnień, pokazując tym samym wolę ognia. Czy to było najlepsze rozwiązanie? No nie, ale tak to musiało wyglądać, do czego przejdziemy później. Ale hej, nie zapominajmy o jej rywalce, Sakurze, która raz nie musiała podejmować tak trudnej decyzji, dwa wątpię by była w stanie czegoś takiego dokonać w tamtym momencie, trzy pokazała już, że woli sobie odciąć włosy niż zaatakować przeciwnika. Są jeszcze trzy aspekty, które pokazują różnicę tych postaci. Pierwszym z nich jest to, że Rin pomimo bycia bardzo, ale to bardzo krótko na ekranie, jest też strasznie ważna dla fabuły i tylko po to została stworzona. Tak się działo w tym anime wiele razy, dlatego Rin musiała zginąć tak jak zginęła, żeby rozwinąć Obito i Kakashiego. Tymczasem Sakura jest postacią główną, która ewoluuje na coraz to lepszą osobę, ale zajmuje jej to sporo czasu, dzięki czemu jest w stanie zniechęcić do siebie bardzo wcześnie. I powiecie pewnie, że też jest przeklęta w pewien sposób tym, że jest porównywana do Naruto i Sasuke, ale czy nie jest tak samo w przypadku Kakashiego i Obito, którzy są znacznie silniejsi od Rin w każdym momencie swojego życia? To nam jednak nie przeszkadza w odbieraniu tej postaci jako dobrej w tym, do czego została stworzona, po prostu dobry medyk. Drugim aspektem jest osobowość tych postaci. Nie wiem, jak trzeba być ślepym, chyba tak jak tu Itachi, który nie widzi jasnych sygnałów, żeby nie zauważyć tej przepaści pomiędzy tymi dwoma dziewczynami. Rin jest oparciem dla Kakashiego, jak i dla Obito, versus Sakura, która pomiata wszystkimi prócz Sasuke, który sam uważa ją wtedy za irytującą. Rin była zawsze uśmiechnięta i ciepło nastawiona do każdego, była bardzo przyjazna i troszczyła się o wioskę, była oddana, silna i była po prostu dobrą przyjaciółką. Zupełne przeciwieństwo Sakury. Trzecim aspektem jest czas, w którym zostały przedstawione. To działa znacznie na korzyść Rin. Wiąże się to trochę z tym, co mówiłem w odcinku o balansie. Tam szerzej omówiłem ten temat, jednakże skracając na potrzeby tego filmiku, jest mniej więcej tak w tym Naruto, że czym później, tym postacie nawet przeciętne są silniejsze i niejednokrotnie lepiej przedstawione niż nawet silne jednostki z początków Naruto. Dlatego nic dziwnego, że Rin została przedstawiona znacznie lepiej niż Sakura z pierwszego Naruto. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że Sakura z pierwszego sezonu nie miałaby żadnych szans z Rin. Podsumowując, to nie miał być kolejny odcinek hejtujący Sakurę. Jeśli tak wyszło, to trudno, nie będę nad tym rozpaczał. W końcu mówiliśmy tu tylko o niej na przestrzeni pierwszej serii, w której była ona po prostu strasznie kiepską postacią. Ale nawet jeśli nie porównywalibyśmy Rin do nikogo, tym bardziej do postaci, która jest chyba najczęściej postacią nielubianą, to Rin wypada naprawdę świetnie. Ma super osobowość, pomimo bycia tylko tłem dla Obito czy Kakashiego, potrafi zrobić cokolwiek, niż tylko po prostu
istnieć i zginąć spektakularnie, żeby jej koledzy mogli przebudzić MS-a. Prawdopodobnie większość dlatego lubi Rin, bo jest osobą, którą każdy chciałby mieć w swoim kręgu, wspierającą, rozumiejącą i pomocną. I tak chyba można by podsumować całą tą postać. To by było na tyle. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!